Cominciamo? Zaczynamy, witajcie. Dzisiaj makaron z tuńczykiem, będzie to sos czerwony, pomidorowy z tuńczykiem. Nie będziemy się tu rozgadywać, bardzo dobre, proste, szybkie. Co będzie jeszcze potrzebne? Cześć Polska, składniki to makaron rigatoni, tortiglioni si chiamano questi, poi tonno, tuńczek, oliva z oliwek, sos pomidorowy, pietruska, paprika ostra i czosnek. Świetnie Anna, od czego zaczynamy? Prendiamo patelnię. Dzisiaj patelka biała, kremowa, na którą wrzucamy? Czosnek. Dziękuję. Kontroliamo pezzettoni. W tym czasie, jak my tu przygotowujemy wszystko, czosnek i talala, talala, postawiliśmy już wodę na makaron, także wy sobie postawcie wodę na makaron, wtedy będziecie się bawić czosnkiem. Papryka ostra. I rozpołowimy sobie czosnek. Jaki czosnek? Przecież to papryczka ostra. Oliwa. Oliwa z oliwek. Okej, co teraz robimy z tym? Wstawiamy na ogień. Mettiamo sul freezer. Wstawimy na ogień. Okej. Wszystko gotowe, super. Teraz zostawimy podsmażyć. Ten tutaj nam się zaczyna gotować woda. I wrzucamy sobie nasz makaronik. Mariusz, dodajemy sól. Oto i sól. Dziękuję. Tutaj już nam się ładnie podsmaża nasz czosnek. Anna, kiedy dzisiaj buttiamo pomodori? Tak, lewamy sos pomidorowy. Pamiętajcie, żeby butelkę sosu wypłukać wodą. Myśmy tutaj dodali tak pół szklanki wody. Anna, bo ją podjakła. Si. Tutaj daliśmy pół szklaneczki wody. Wypłukaliśmy ten sos jeszcze, ok. To zabieram. Teraz dodajemy tuńczek. Kupiliśmy dwa tuńczyki w puszce, w oleju. Tagliamo un po' piccoli pezzi. Teraz posolimy sos. Odrobinka soli. Mariusz, kopriamo la salsa. Przykrywamy patelnię, masz. Dziękuję. Dziękuję. Okej, okay. Ile ma stać pod przykryciem? Ile ma się gotować sos? 7-8 minut. La pasta è pronta e possiamo scolare. Czyli odcedzamy makaron. Oto i odcedzony makaron. Bene. Spengiamo sos e cogliamo. Wyłączamy sos. Ok. Mieszamy teraz. Prezzemolo quanto lo diamo. Dopo. Dodajemy pietruchę. Jaki zapach pietruchy. Czyli nakładamy. Oto i talerzyk. Ano, będę trzymał tu. Okej. Okay. Troszeczkę jeszcze pietruchy. Próbujemy. Pycha. Pietrucha mu daje mu świetny smak.
wspaniale. Wspaniałego. Wspaniałego. Naprawdę bardzo dobre. Musicie zrobić sami w domu. Robi się go bardzo szybko, jest bardzo prosty, a bardzo dobry. Czyli co? Cześć Polska, do następnego. Cześć Polska, alla prossima. Alla prossima.